Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen! Zobaczcie, dzisiaj przygotowałam dla Was najnowszy zestaw z minionkami. Jest tutaj aż 10 figurek i są to 3D, figurki 3D. Także jeżeli jesteście ciekawi, co ciekawego można z nimi wykombinować, koniecznie oglądajcie dalej! I nawet z tyłu opakowania pokazane jest, w jak ciekawy sposób możemy rozłożyć na naszego minionka, no i powkładać go potem z powrotem. Ale te figurki 3D będą ekstra. Dobra, no to czas otworzyć. Wow, ale tych minionków jest dużo! Śliczne są po prostu, idealne jak z filmu, jak z bajki. Naprawdę są boskie. No to po kolei przyjrzyjmy się każdemu minionkowi. Zobaczcie, ten jest przecudny. Oczywiście możemy go rozłożyć jak tylko chcemy. Ale zobaczcie, i przód, i tył jest rewelacyjnie wykonany. Widać każdy szczegół. No i zobaczmy, co możemy zdjąć. Możemy zdjąć czapeczkę, świetnie. Możemy zdjąć nawet okulary, wow. Możemy zdjąć też górę, o, świetnie. Możemy zdjąć tułów. Możemy nawet wyjąć rękę z bananem, ale śmiesznie. Drugą rączkę chyba też możemy wyciągnąć. I nóżki też. Wow, zobaczcie, nóżek chyba nie, ale to dobrze, no bo przecież są takie malutkie, że bardzo szybko mogłyby nam się zgubić. Jest i kolejny minionek, zobaczcie jak się cieszy i nawet ma dwukolorowe oczy. Pamiętacie go z bajki? Oczywiście, że tak. No i jak widzicie, znowu możemy tą postać rozłożyć całkowicie. Od rączek, po główkę, po okulary i po tułów. Tu mamy również super śmieszka. Uwielbiam te minionki, które mają takie grzywy. Są naprawdę śmieszne. No i zobaczcie, tutaj to już w ogóle mamy tyle elementów do wyciągnięcia. Spójrzcie, nawet tą grzywę możemy wyciągnąć. Wow, świetnie to wygląda. W ogóle bardzo fajny pomysł, żeby sobie tak powyciągać te elementy, bo można sobie co chwilę... O, aż ręka wyleciała, zobaczcie. Możemy co chwilę zmieniać nasze postacie, żeby były coraz to ciekawsze. Możemy wymyślać, no i bawić się później z naszymi wersjami minionków. Jest i nasz Steward, zobaczcie, on jest jakiś taki smutny tym razem, ma swoją fryzurę, no i kciuka w górę mimo wszystko pokazuje, ale ta Milka jest jednak nieco smutna. W ogóle powiedzcie mi, którą postać z minionków lubicie najbardziej? Napiszcie w komentarzach. Uuu, a nasz Bob znowu wariuje, zobaczcie, tak, tak, to już jest kolejna figurka, ale bardzo, bardzo podobna do poprzedniego, świetnie wygląda, no i znowu widzicie, są różne elementy do wyciągnięcia, jest to świetne. A tutaj kolejna odmiana. Zobaczcie, jaki on jest teraz słodki. Nasz Bob opiekuje się misiem. O, ale z niego słodziak. Myślę, że ten misiu jest naprawdę idealny, ale pięknie wygląda. A więc jak widzicie, w zestawie mamy piękne 10 figurek. Oczywiście mamy naszego Boba, który zawsze się cieszy. Tutaj, tutaj, no i na dole. Zauważcie, że mamy także właśnie Kevina, który ma cudowną grzywę. No i jest właśnie Steward, czyli ten nieco smutniejszy. Chciałam, kochani, Wam pokazać, że mamy w takim zestawie kilka powtórek. Na przykład zobaczcie, jest nasz Kevin ze swoją grzywą. Zobaczcie, tutaj mamy Kevina, on jest z bananem, ale z bananem jest również na dole. Są dwie takie same figurki. No i także jest Kevin tutaj i tutaj, czyli znowu powtóreczka. Następnie mamy oczywiście Stewarta. Tu mamy Stewarta z kciukiem i tu mamy Stewarta z kciukiem, a więc są dwie powtórki Stewarta. A jeżeli chodzi o Boba, to tutaj mamy dwóch Bobów uśmiechniętych, radosnych, z rączkami do góry, a tutaj mamy dwóch Bobów z misiami. Także kilka powtórek jest, ale zobaczcie, jest każdy z bohaterów, i Bob, i Kevin, i Stewart.